Powitanie dzisiaj kieruję na ręce księdza prałata Tadeusza Kamińskiego. Przez 9 lat był moim proboszczem w Sosnowcu Zagórzu. Bardzo się cieszę, że jest dzisiaj między nami obecny. Niech ta msza święta będzie prawdziwym dziękczynieniem. We wspólnocie parafialnej, która jest wielką rodziną, gromadzimy się dzisiaj przy ołtarzu Słowa Bożego i ołtarzu Eucharystii, by w wyjątkowych okolicznościach, a mianowicie 60. rocznica erygowania parafii, parafialny odpust ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, jubileusz 25. rocznicy święceń księdza proboszcza i wreszcie czwarta okoliczność, która nas dzisiaj tutaj gromadzi, to 50. rocznica urodzin księdza proboszcza Jarosława. W tej mszy świętej te intencje, te okoliczności składamy na Chrystusowym ołtarzu, wypraszając u dobrego Boga wszelkie potrzebne łaski dla całej parafii i dla księdza jubilata. Który doprowadził księdza proboszcza aż do tego, i który pragnie
kształtować u nas wzór boskiego serca. 25 lat temu rzekł do mnie uczci, weź wiedzę moich cudów, czy obiecujesz mi, dziś księżę do poszu, że starszymi i pomości do siebie spieszymy. 25 na święta mocne i każdy róże, darzy ci daje. I każda spokoła od poświęcenia, a każda oznaką szerego życzenia. Więc twoja posługa Boga radowała, a ty wiary wierzą w nas. Niech ci się w tym razie nie zmienię, Czcigodny jubileuszu, księże proboszczu, 25 lat temu odpowiedziałeś Bogu tak na Jego słowa pójdź za mną. Razem z Tobą dziękujemy Panu za te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań. Życzymy, aby dobry Pan Bóg z nieba z Panu Światło, Matką Bożą, dał Ci wszystko, co potrzeba. Damy wszystko zdrowia. Niechaj wszelkie dary Ducha dziś na Tobie spoczywają, byś posługą słowa ziemi sięgnął szczęścia w blaskach nieba. I żyj 100 lat albo dłużej, swoim słowem serca zmieni. Niech Ci będzie Bóg miłością, a Maryja wspomoże mi. Szczęść Boże! Zacny dostojny i bardzo drogi księże jubilacie, nieczęsto radość na ludzkich twarzach odbija się szczerym uśmiechem, jak dzień Twojego jubileuszu, świątecznego nastroju wdzięczności jest pewien. Spójrz, jak wielu modliło się za Ciebie, co obecnością chcąca akceptować. Miłość, życzliwość, szacunek i wiele z tych darów Bogu ofiarowi. Przyjmij niemniejsze przywiązanie od parafialnej solidarzy, pełne serca oddania, głębokiej czci, duszę nasze tak mówią i serce tak każe. Czy pamiętasz swoje kampanijskie lata i dni, kiedy pierwszy raz Chrystus posłuchnie Ciebie, jak Twoje słowa przyrzekł Ojcu Aguilarowi, już wtedy od Ciebie i Tyś go umiłował. Pamiętaj swoje pierwsze posługi w Kościele, jakie były różnorodne i jakich było wiele. Ołtarz, ambonat, konfesjonał, charytatywny, społeczny, oświatowy, te szare zwyczajne, dziwne, te 25 lat nie zawsze łatwiej ofiary. Niech Ci Pan nagrodzi, zsyła swoje dary, długie zdrowie, na co dzień to wybiera, byś mógł dalej pracować w Chrystusie w Kościele. Szacunkiem prawnym obdarzony, a obowiązek
przy niedzielnej dobrym humorem jest zakończony. Tej wieku pracowitości, miłości, modlitwy bez miary jest efektem Bożej pomocności i księdza głębokiej wiary. W takim samym zaangażowaniu życzę parafianie Kościoła, aby wiara i miłość księdza sercu rosła, a Matka Boża miała księdza zawsze w swojej opiece. I wszyscy goście. Ja mam zaszczyt dzisiaj na zaproszenie księdza jubilata brać udział w uroczystości, gdzie w zasadzie mamy cztery wieki, bo mamy dzisiaj odpust w uczcie Matki Boskiej Czystowodzkiej, naszej czarnej Madonny, mamy 60 lat delegacji parafii i wreszcie mamy jubileusz 25-lecia posługi pańskiej księdza proboszcza Jarosława i 50 lat życia. Jak każdy tutaj w kościele zgromadzony, każdy modli się na swój sposób. Jak nas dopadną nieszczęścia, jakieś problemy, czy mamy chwile wesołe, to wtedy przychodzimy prosić o pomoc, o łaskę lub dziękować. I takimi łącznikami między nami a Panem Bogiem, gdzie gromadzimy się wokół w kościele takim pięknym jak Bóg Rodaka, gdzie natura, przyroda jest za oknem, mamy tą możliwość przekazywać do naszych rodzin. I za to księdzu proboszczowi, wszystkim księżom z naszego dekanatu chciałbym podziękować, że są łącznikami, że łączą, że pomagają, wspierają. A poza tym my jeszcze mamy wiele, wiele zawdzięczać księżom, bo wsparcie, jakie otrzymujemy, na pewno jest bardzo ważne. Ja życzę księdzu dużo zdrowia, wszelkich łas Bożych. Chciałbym tutaj przytoczyć słowa pieśni. Niech anioł stróż z tych białych róż dźwięk spraw. I tym zakończę. Dziękuję. Jeszcze razem ksiądz, wykorzystując swoje zdolności, powiedziałbym, dziennikarskie, był koordynatorem Światowych Dni Młodzieży, jeżeli chodzi o telewizję, telewizję śląską, telewizję ogólnopolską. Dzięki temu, że te Światowe Dni Młodzieży odbywały się przy pustyni Węgle, no, nasza gmina była pokazana ponad minutę czasu na antenie ogólnopolskiej. To też zasługa księdza, my mówimy TV April. Nie wiem, czy Państwo wiedział za razie, ale tak trzeba na życie, żeby puszczyć. Najstarszy kapłan obchodziłem w tym roku 29 czerwca 58 lat kapłaństwa, a ksiądz Jarosław 25. Dlatego też będę przedłużać, znam na pewno moją dewizę, że życzenia są piękne i dobre, jak są krótkie. Życzę Adwentus Adwentus, my kapłani zaśpiewamy w